2 kwietnia w 18. rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II ulicami polskich miast przeszły marsze papieskie. Największa z manifestacji, Narodowy Marsz Papieski w Warszawie, zgromadził najwięcej osób. Inicjatywa oddolna, społeczna, gromadząca Polaków ponad podziałami. O niej dzisiaj porozmawiamy z organizatorami tej manifestacji, tego wydarzenia. Paweł Zdziarski, witam i zapraszam. Dzisiaj gośćmi na kanale Afirmacja TV są pani Małgorzata Żaryn. Dzień dobry. Historyk, publicysta, organizator tutaj marszu, współorganizator. To jest ważne. Oczywiście tutaj wszystkich organizatorów nie mamy ze sobą, ale mamy reprezentację. Oprócz pani Małgorzaty również Maciej Pawlicki. Witam. Publicysta, producent i też współorganizator Narodowego Marszu Papieskiego, który odbył się w Warszawie. Narodowy Marsz Papieski wydaje się ogromny sukces. Wiele osób, wiele środowisk maszerowało nie tylko w obronie Jana Pawła II, ale chyba też w takiej wdzięczności za pontyfikat Ojca Świętego. Taki mieliśmy plan, żeby obrona była oczywiście tutaj istotnym elementem, ale żeby jakby konstytutywnym była wdzięczność i była jakby nauka Jana Pawła II. Przede wszystkim chcieliśmy, żeby powróciła ta nasza wspólnota z czasów, kiedy Jan Paweł II został Janem Pawłem II, to znaczy został papieżem i z pielgrzymkami przybywał do Polski. I z tymi pielgrzymkami, przybywając do Polski, wychowywał nas po trudnym okresie komunizmu, mówiąc nam, jak należy myśleć po chrześcijańsku, że człowiek jest godny miłości, że nie zrozumiemy siebie i swojego narodu bez Chrystusa, że jakby dekalog to jest właśnie ta wskazówka, na podstawie której powinniśmy budować swoje życie codzienne. I bardzo wiele rzeczy nam mówił, których słuchaliśmy wtedy jakby w takim uniesieniu, ale później troszeczkę żeśmy odłożyli na bok. I teraz mamy nadzieję, że to wszystko, co się stało, to znaczy ta cała nagonka na Jana Pawła II, obrzydliwa, wyjdzie na dobre w gruncie rzeczy, bo to nam pozwoliło zareagować na obrażanie naszych autorytetów i dzięki temu zobaczyliśmy, że nie zgadzamy się na to, że są jednak takie rejony naszej świadomości, które mówią non possumus i nie pozwalają na opluwanie. I mam nadzieję, że marsz pokazał właśnie tą naszą solidarność, to odradzanie się tej naszej wspólnoty. I mam nadzieję, że dalszym efektem tego marszu będą bliższe nam słowa Jana Pawła II. I pierwszym hasłem było: jesteśmy mu to winni, bo myślę, że nie ma w Polsce osoby, nawet jeśli nie zdaje sobie z tego sprawy, która czegoś nie zawdzięcza Janowi Pawłowi II. Jest kwestia różnego rodzaju świadectw. Ja sama bardzo dużo zawdzięczam, więc ja szłam z pełnym przekonaniem, że to jest moja własna historia i ja mu jestem to winna. Właśnie, myślę, że te słowa, cytaty Ojca Świętego, które słyszeliśmy, nie były przypadkowe. Jan Paweł II nie tylko mówił miłe rzeczy, nie tylko żartował, ale przede wszystkim nauczał, przekazywał słowa Ewangelii, czasami słowa trudne. I Państwo tutaj reprezentują organizatorów. Myślę, że każdy wśród tych organizatorów miał swoje zadanie. Jakie zadanie podczas marszu miał Maciej Pawlicki, to się domyślam, chociażby widząc wizualne efekty, i naprawdę tutaj duże gratulacje. Dziękuję bardzo, ale to dla wszystkich gratulacje, przede wszystkim dla Małgorzaty, która w ogóle wymyśliła ten marsz, i jak tylko usłyszałem, to natychmiast spotkaliśmy się wtedy gdzieś w przelocie, ja się natychmiast zgłosiłem do pomocy. No, wydaje mi się, że ten marsz może być przełomem, dlatego że myśmy, tak jak przed chwilą Małgorzata powiedziała, wtedy papieża słuchali w uniesieniu, ale nie zdawaliśmy sobie sprawy z wielu słów, z aktualności wielu słów, bo on mówiąc nam, opisując tę drogę do Chrystusa w życiu codziennym, dawał nam też taką instrukcję obsługi wolności, w którą myśmy wkraczali, ale myśmy jeszcze nie wiedzieli, jakie niebezpieczeństwa nas czekają. I dopiero po latach wielokrotnie zrozumieliśmy i wiele z tych słów, wiele z tych cytatów, zresztą mieliśmy ogromny
ogromny kłopot z wyborem tego, co przygotowaliśmy, bo było tak wiele ich, które chcieliśmy usłyszeć jeszcze raz, ale ogromna ilość z tych cytatów, jest, z tych słów jest bardziej aktualna niż wtedy. Znaczy ona nabrała ostrzejszego, wyrazistszego, trudniejszego także kontekstu i dlatego trzeba ją nieustannie przypominać. I myślę, że w takim kontekście odradzania się wspólnoty to jest niesłychanie ważne. I dlatego no, ja forsowałem, żeby to był marsz niebywale współuczestniczący. Znaczy nie tylko przez to, że idziemy, ale także, że słuchamy i że śpiewamy. Myśmy tam zaśpiewali 12 pieśni, też starannie wybranych. Ich przekaz też się ułożył w pewną opowieść o Polsce, o wierze. I myślę, że ludzie bardzo tego potrzebowali. To znaczy bardzo potrzebowali czuć, że no tak jak wtedy za komuny, ci sami ludzie albo ich późne wnuki, ta sama ubecka manipulacja, ulibecka operacja. Co ciekawe, myślę, że oni lepiej rozumieli niż my, jak wielkim wrogiem zniewolenia jest Jan Paweł. I oni wtedy przeprowadzali tę operację, która im się nie udała. Ale oni nie ustąpili, oni nadal ją prowadzą, tę operację. I teraz używają innych metod, przy pomocy innych instytucji, inaczej się nazywających. Ale to są czasem nawet ci sami ludzie, a na pewno są ludzie wyrośli z tego samego pnia ideologicznego, takiego zniewolenia i odrzucenia wartości, które są dla nas drogie. Dlatego ten marsz, mam nadzieję, że jest nie taką erupcją gniewu, choć trochę też, ale jest taką też takim uświadomieniem sobie potencjału, który tkwi, to ziarno, które papież zasiał, teraz będzie też wzrastać, ono wzrasta przez cały czas, ale teraz myślę, że to zobaczymy, by wiele, naprawdę no, mi moja córka mówiła, jak dwudziestoparoletnia, jak ważne, w tej chwili zrozumiała, jak ważne są te słowa o Westerplatte. I mówiła to swojemu chłopakowi, opowiadała mu to, który ich nie znał. I jakby to zaczyna żyć na nowo. I my wszyscy po to właśnie to zrobiliśmy. Czy podczas marszu było coś, co Państwa zaskoczyło? Czy były jakieś niespodzianki? Te pozytywne, ale też czy były jakieś negatywne, czy jakieś prowokacje? Ja osobiście, idąc w tym marszu, widziałem bardzo różnych ludzi, począwszy od seniorów, skończywszy na młodzieży, całe rodziny z dziećmi. Oprócz transparentów, oprócz napisów związanych z Janem Pawłem II, oprócz jego zdjęć, flag polskich, papieskich, również oczywiście palmy, bo to była niedziela palmowa. Ale pytanie o to zaskoczenie. Czy coś działo się, czego na przykład organizatorzy nie przewidzieli? Właściwie trudno powiedzieć. Bo to wszystko spontanicznie bardzo było. Tak jak powiedziałem, no ten społeczny, oddolny charakter warto tutaj przypominać i dlatego rzeczywiście mogły być niespodzianki. Znaczy ja myślę, że my o tyle nie mieliśmy niespodzianek, że w ogóle wszystko to było dla nas niespodzianką. Znaczy tutaj Maciek i chwała mu za to wielka przygotował cały program, bo to proszę Państwa był marsz generalnie rzecz biorąc wyjątkowy pod tym względem, bo to był cały program taki edukacyjno-patriotyczno-religijny, w którym właśnie, jak powiedział Maciek, i to jest jego pomysł, żeby lud jakby uczestniczył, współuczestniczył, razem prawda? Żeby, tak, ale tu chodzi o no, w końcu prawda jest jedna. I w związku z tym było to na takim poziomie dla nas też i jakby niespodzianki i zaskoczenia, że właściwie przyjmowaliśmy wszelkie możliwe zaskoczenia, więc chyba mogę powiedzieć, że z tego punktu widzenia nic nas nie zaskoczyło, albo wszystko nas zaskoczyło. Ale ja muszę powiedzieć, że byłam zbudowana jednak tym, że ludzie posłuchali naszej prośby, żeby nie było tam manifestacji typu politycznego, żeby nie było prowokacji, żeby nie było żadnych takich wydarzeń, które nie licują z godnością tego marszu, bo jednak zależało nam bardzo na tym, żeby to wybrzmiało, że to jest marsz jakby konstrukcji. Nie tyle marsz, że tak powiem, w obronie, co też, a przeciw, tylko że to jest marsz za. Tak jak Jan Paweł II nawoływał do wolności do, a nie wolności od, więc tutaj myśmy też poszli w tą stronę. I ja no, byłam bardzo zachwycona i tym, że to właśnie wszystko się tak
w takiej atmosferze tutaj dokonało. Moja znajoma, z którą rozmawiałam, powiedziała mi, że rzeczywiście bardzo się cieszy, że była, bo poczuła tą atmosferę tego, że obok stoi brat i siostra i że ta wspólnota rzeczywiście tej miłości chrześcijańskiej i bliźniego tam była widoczna. No myśmy byli trochę na innym poziomie i w innej rzeczywistości, więc nie mogliśmy tak tego czuć, ale mam nadzieję, że to było takie poczucie dominujące. No trochę rzeczywiście nas, mnie przynajmniej zadania pewne organizacyjne nie pozwoliły tak współuczestniczyć, ale były te piękne momenty, no, dla mnie oczywiście wtedy, kiedy były ważne słowa Ojca Świętego i ludzie ich słuchali, młodzi ludzie ich słuchali, jakby czasami jakby ich pierwszy raz słyszeli. No i kiedy były pieśni, kiedy zaczął między innymi Jacek Kowalski, zaczęło się od Bogu Rodzice od Roty, ale też Jacek Kowalski, pieśń Obrońców Częstochowy i finał no, tak, na Placu Zamkowym, w którym młodzi ludzie, zrobiliśmy taką konstrukcję, że ten cytat Ojca Świętego, który mówi, zanim stąd odejdę, proszę was o. I to na początku było marszu, a na końcu młodzi ludzie odpowiedzieli, złożyli przyrzeczenie, że na tę prośbę odpowiadając, a potem Tedeum zaśpiewał Marek Bałata. No, to było tak. I pozwoliliśmy sobie tam wprowadzić nowe zwrotki, w których było sformułowanie, wydaje mi się, strasznie ważne w odniesieniu do mszy świętej z 79 roku na Placu Piłsudskiego. Ojciec Święty, który dał nam siłę, dał nam wiarę w siłę naszej wiary. To znaczy wtedy uwierzyliśmy, że nasza wiara jest tak silna, że potrafimy przy Jego pomocy, przy pomocy opatrzności zmienić ten system. I teraz też wydaje mi się, że potrzebna jest ta wiara w siłę w naszej wiary. To znaczy nie żebyśmy się chowali po kątach i żebyśmy sobie tam mamrotali modlitwy czy nucili pieśni, tylko żebyśmy mieli odwagę wszędzie mówić, śpiewać, głosić i się przyznawać do tego i żyć tym, dlatego też mieliśmy też taki, tutaj zdradzę taki, też dyskusję taką troszkę wewnętrzną, programową, na ile powinny pieśni być, no jak to napisał jeden z publicystów, kiedyś katolicki, militarny, na ile ten ton powinien być... Rycerski. Więc właśnie, my mówimy rycerski, bo ten ton rycerski, który mamy czy w pieśni Jacka Kowalskiego, czy w Rocie, czy Boże coś Polskę, czy Królu nam Chryste, prawda? Te wszystkie rycerskie hasło, czy Konfederaci Barscy, na żołdy Chrystusa poszliśmy, ale z drugiej strony te pieśni takie jak Barka, czy Abba Ojcze, które są bardziej takie, powiedziałbym, oazowo, wspólnotowo, pielgrzymkowe. I też staraliśmy się znaleźć tutaj tę równowagę, to znaczy, żeby było i to, bo jednak różna jest religijność różnych grup, także kobiet i mężczyzn. Znaczy ja na przykład należę do tej, powiedziałbym... Rycerski. Znaczy mnie, do mnie przemawia ten ton. Ja uważam, że facet musi się czuć rycerzem Chrystusa, rycerzem Maryi, rycerzem Boga. I wtedy, jeśli tak jest, to on po prostu chce, rozumie, że on musi też być obrońcą, ale też dostarczycielem swojej rodzinie tej wiary i swojej wspólnocie i ją budować właśnie trochę inaczej niż kobieta, która jest obok niego, która ma równie ważną, pewnie może ważniejszą, ale troszkę inną rolę. Te role oczywiście podkreślał Jan Paweł II, tak samo jak i rolę ochrony życia. I myślę, że to też jest ten element, w którym uczestnicy marszu mogli zrobić coś więcej niż tylko w nim uczestniczyć. Przyrzeczenia duchowej adopcji chociażby podczas mszy świętej w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela, która zwieńczyła cały marsz. Do tego jeszcze wrócimy, ale chciałbym zapytać Państwa też o reakcję. Tak jak mieliśmy już o przygotowaniach, troszeczkę o organizatorach, choć to ten społeczny taki i spontaniczny charakter to jest coś, co dało się odczuć właśnie podczas marszu. Tymczasem reakcje różnych, chociażby największych mainstreamowych stacji są właśnie różne. Tak jak Telewizja Polska, tutaj program pierwszy, Wiadomości, które de facto większość swojego programu poświęciły tematowi marszu. Polsat, który
jako pierwszy news, jako pierwszą wiadomość podał właśnie, i to taką obszerną, poświęconą właśnie marszowi, marszom, bo tutaj warto też dodać, no zaraz do tego też wrócimy, że marsze odbyły się też w innych miastach, no ale na przykład w telewizji TVN ukazał się tutaj, nie ma co ukrywać, skandaliczny materiał, sugerujący, że jednak to nie był taki oddolny ruch, że nie był to taki spontaniczny, nie było to z potrzeby serca, a raczej polityczne. Jak Państwo do takich argumentów, zarzutów się ustosunkowują? No cóż, no, znaczy trzeba zacytować klasyka pod tytułem, że nie będę udowadniał, że nie jestem wielbłądem, prawda? Bo cóż my możemy zrobić? No, jakby nie mamy wpływu na to, co napiszą o nas stacje, czy tam pokażą stacje telewizyjne, właśnie te mainstreamowe, opozycyjne, nazwijmy to tak. Bo żebyśmy nie wiem, co robili, to oni i tak widzą własną rzeczywistość. No chociażby, nie wiem, czy w ogóle warto o tym mówić, no ale to już powiemy, że tweet pana Romana Giertycha pod tytułem 500 osób na marszu, porażka organizatorów, no to nawet szczerze powiedziawszy szkoda w ogóle komentować tego, bo no niestety, i to jest też taka jakby pendant do tego, czy antypendant do tego, co mówił Jan Paweł II, żeśmy żyli w prawdzie. W tej chwili ta prawda jest generalnie rzecz biorąc właściwie taka no, manipulowana albo nawet w ogóle odrzucona gdzieś na bok, bo w zasadzie mamy słowa przeciwko słowu, żadne argumenty tutaj empiryczne czy logiczne nie docierają. W związku z tym możemy tylko ogłosić bezradność i po prostu się nie przejmować. Robimy swoje. Tak, robimy swoje i po owocach ich poznacie, no bo cóż zrobić. Przeczytam jeszcze tylko jedną rzecz powiem, przeczytałam w Gazecie Wyborczej w dzień marszu tekst pod tytułem Wiemy, kto za tym stoi. No i bardzo podziękowałam za informację, bo ja nie wiem, kto za tym stoi. No i, no ty za tym stoisz. Nie, tu się okazało, że stoi za tym straszna organizacja pod wodzą strasznego człowieka Pawła Ozdoby, który jest antyaborcjonistą. Ty nie sobie żartuj. Wyobrażasz? No. Są tacy ludzie? No właśnie, jeszcze są tacy ludzie. Jak oni śmią, prawda, organizować takie rzeczy? Jak w ogóle można było, nie wiem, mówić coś o ochronie życia to o ochronie małżeństwa, prawda, jako związku kobiety i mężczyzny? Przecież Jan Paweł II to mówił o tym, żeby wszystkich kochać, miłować i bez żadnych warunków. No niestety taki przekaz czasami, tak by chcieli widzieć papieża niektórzy ludzie, tak by chciały widzieć papieża niektóre środowiska, ale też chciałem zapytać o inny wymiar, może z drugiej strony warto też się pochylić nad tym, bo na przykład jeżeli chodzi o przekaz TVP Info, to również dominowały tam niestety również no, wywiady, czy powiedzmy pokazywanie polityków partii rządzącej. To chyba też jest druga skrajność, która nie powinna mieć miejsca. Wie pan, no ja nie będę oceniał tego, jakie decyzje podejmują telewizje. No każdy pokazuje tego, kogo chce. Myśmy przyjęli takie założenie, że prosimy o to, by nie było emblematów żadnych politycznych, natomiast zapraszamy wszystkich. No, politycy są też, też obywatelami i chcą iść, super, świetnie, niech idą. Natomiast absolutnie nie wiadomo było, że nikt nie będzie z nich przemawiał, że my nie kierujemy na nich swojej uwagi, my kierujemy uwagę na jedną postać w tym momencie i jej przekaz. Natomiast jeszcze wracając do tej czy to było spontaniczne, czy nie, no wie pan, gdyby to było dofinansowane, państwowe i tak dalej, to by nie było kłopotów na przykład z dźwiękiem. Myśmy do ostatniej chwili skreślali liczbę stojących kolumn dźwiękowych, ponieważ nam się budżet nie spinał. Ponieważ mieliśmy sporo, nie wiem jak jest w tej chwili, czy już jesteśmy na zero, ale byliśmy sporo na minusie w momencie, kiedy marsz ruszał. Musieliśmy skreślać ilość nagłośnienia, a ambicja była taka, żeby to nagłośnienie było, żeby wszyscy śpiewali to samo. A to jest, no, to jest duży wysiłek organizacyjny, żeby to nagłośnienie zrobić. No i był moment, kiedy nie było słychać. Śpiewali w jednym miejscu, w drugim nie było słychać. Właśnie dlatego, że to był marsz ze składek, że był spontaniczny. Tak było. Że nie stać nas było na takie nagłośnienie, żeby to było tak super zorganizowane, organizowane są czasem wydarzenia, które mają pełne, powiedziałbym, pełne wsparcie organizacyjne instytucji. Tutaj tak nie było i może dobrze, że tak nie było, bo był ten, powiedziałbym, taki charakter pełnej oddolnej, obywatelskiej potrzeby,
która się zrealizowała i mi się zdaje, że to jest dopiero początek. I Polacy, którzy mają taką potrzebę, aby wesprzeć dzieło Marszu Papieskiego, mogą to uczynić, jest zrzutka, prawda? Tak, jeszcze przez chwilę mogą to uczynić, ale... Żebyśmy długi oddali. Prosimy o właśnie takie pospieszenie się, bo zrzutka wygasa. Ja myślę, że dołączymy link do tej zrzutki do opisu tego programu. Mamy nadzieję, że zdążymy, prawda, że przed zakończeniem tej zrzutki, ale nawet ten właśnie charakter finansowy również, to warto podkreślić, był oddolny. No i no właśnie, czy państwo jakoś od tego czasu, już minęło kilka dni od marszu, jak reakcje, jak być może państwa najbliższych, a być może właśnie współpracowników, czy jest szansa, że coś w nas z tego marszu zostanie, że to nie jest tylko wydarzenie, które miało miejsce, bo jest rocznica papieska, ale żeby chociaż cząstka tego klimatu, który państwo stworzyli, za który jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję, żeby trochę do naszej codzienności jednak ją przedostać. No myślę, że tu będę wyrazicielką wszystkich, jeżeli powiem, że myślimy nad tym bardzo intensywnie, jak wykorzystać ten potencjał i co zrobić, żeby to nie było tylko, jak to się dzisiaj brzydko mówi, eventowe, tylko żeby weszło w jakąś naszą codzienność. I myślimy nad tym w tym samym gronie. Mamy już wyznaczone spotkanie i mam nadzieję, że skoro nam się jedna rzecz udała zorganizować się, to może uda nam się również i to pociągnąć. I tym bardziej, że nauczanie Jana Pawła II jest fascynujące. Ja ostatnio przeczytałam list Ojca Świętego do artystów. No naprawdę kwestia piękna, prawdy, dobra, tych kategorii moralnych, które powinny jakby w tej sztuce naszej obowiązywać właśnie jako kategorie moralne, nie estetyczne, znaczy przynajmniej nie tylko estetyczne. To jest coś, co trzeba by zadedykować współczesnym artystom i myślę, że każdy stan zawodowy i tam cywilny no, znajdzie w tym nauczaniu coś takiego charakterystycznego, nad czym powinien się pochylić. No a poza wszystkim innym to jest, myślę, że też i ważne są właśnie te świadectwa, że każdy z nas, akurat tak się złożyło, że w grupie naszej organizatorów no, znalazło się parę osób, które się nawróciły jakby za pontyfikatu i pod wpływem nauki Jana Pawła II, więc to wszystko są takie znaki, które mam nadzieję, że pozwolą nam dobrze odczytane kontynuować naszą działalność. Tak, ja też myślę, że takie wnioski co do formy, bo myśmy przyjęli takie założenie, że ten marsz ma pewien rytm. To znaczy, że on się składa z głosu Ojca Świętego, z poezji, którą recytowali aktorzy, ze wspólnego śpiewania. I okazało się, że to działa, dlatego że no ja byłem z wyjątkiem jednej na wszystkich pielgrzymkach i bywało tak, że te homilie papieskie bywały długie i ludzie ich słuchali, ale czasem, no tak krótko mówiąc, się wyłączali trochę one nie zawsze docierały w całości, tak jak powinny. Natomiast teraz, krojąc te cytaty z Ojca Świętego w takim zespole niewielkim, mieliśmy okropny kłopot, co odrzucić. Znaczy, mamy ograniczony czas. A z drugiej strony przyjęliśmy założenie, że to są takie fragmenty 2-3-minutowe, które mocniej docierają, kiedy są w jakimś rytmie jakiejś opowieści. I z drugiej strony, w kontekście też, no bo ty mówisz o artystach, no ale to wszystko, co w parlamencie mówił, tak, prawda? Te wszystkie rzeczy o konkretnych spraw skierowane, czy ochrony życia, są niesłychanie teraz pokazane i pokazane wśród pieśni śpiewanych razem. Znaczy, jak śpiewamy pieśń razem, bo jest w ogóle, prawda, taka socjologiczna, naukowa wykładnia o wspólnototwórczym charakterze wspólnego śpiewu. Polacy zaprzestali śpiewania, kiedyś śpiewali pięknie, teraz śpiew wraca w szkołach, na szczęście słyszę gdzieniegdzie. I to jest niebywale ważne, ponieważ myśmy przyjęli założenie, że nie ma występu artystów, którzy występują, a tamci słuchają grzecznie, a potem biją brawo. Nie. Wszyscy śpiewamy, wszyscy występujemy, wszyscy dla Ojca Świętego i dla siebie samych śpiewamy.
I to jest ten sposób opowiadania bycia z Janem Pawłem, zdaje mi się, kluczowy, bo my budujemy wspólnotę, słuchamy jego głosu i odpowiadamy mu pieśnią, którą wszyscy znamy. To jest stare przysłowie, prawda? Verba docent, exempla trahunt, czyli no, słowa uczą, ale to przykłady pociągają i przykład Jana Pawła II pociąga i będzie pociągał, niestety nie wszystkich, w kontekście innych marszów, w innych miejscowościach, czasami nie były to jakieś wielkie miasta, ale też mniejsze miejscowości, bo w całej Polsce te marsze się odbywały. Nie wiem, czy jest znana jakaś liczba konkretna, ile się odbyło w końcu, bo 80 bo było, bo to się zmieniało, prawda? Chyba około 80. Chyba szczególnie w mediach, również w mediach społecznościowych był zaznaczony ten marsz łódzki, albo inaczej, w Łodzi również Niedziela Palmowa, która liturgia to Niedzieli Palmowej tutaj rozpoczęła się w katedrze pod przewodnictwem arcybiskupa Rysia przy papieżu, przepraszam, pomniku Ojca Świętego, który został zdewastowany. A więc reakcja na rocznicę, na 18. rocznicę śmierci mogła być różna. Człowiek swojej wolności podejmuje takie decyzje. Jedni idą na marsz, aby uczcić Ojca Świętego, aby podziękować też Panu Bogu za jego dar, za jego pontyfikat. Inni dewastują pomniki. Jak w takiej rzeczywistości no, dążyć do prawdy, pokazywać ją, jak zachęcać też właśnie do tego nawrócenia, bo oczywiście warto przypominać to, co mówił Ojciec Święty, ale chyba ten przykład nasz będzie też tutaj kluczowy, prawda? No ja myślę, że po prostu mówić normalnie. Znaczy to zachowanie jest niszczenia pomników. No to w starożytności znamy rewolucje egipskie czy inne, które polegały na odgrywaniu się na właśnie pomnikach władcy, wynikały z emocji takich dość prymitywnych i tak dalej. No to zawsze ten margines będzie, więc myślę, że nie mamy co w ogóle się tutaj specjalnie przykładać uwagi do tych działań, które są złe, bo są po prostu przestępstwem, normalnym przestępstwem ściganym kodeksem karnym, już nie mówiąc o obrażaniu narodu, no ale musimy się chyba modlić za tych ludzi, no bo próbujemy do nich w jakikolwiek bądź sposób dotrzeć. Natomiast cała sytuacja tych mainstreamowych mediów opozycyjnych dotycząca papieża ukazywanego w takim świetle, no pokazuje, że to nie jest środowisko, które ma ochotę na jakąkolwiek bądź dyskusję, prawda? Czy przyjmujące argumenty. No to po prostu jest, oni wypowiedzieli coś ex cathedra, wyrzucili błoto, które oblepiło i już pozostało niestety na tych naszych świętościach narodowych, a potem jak historycy, bo udowodnili już, można powiedzieć, że to wszystko jest nieprawda i na źródłach oparte tam badania, polecam Państwu w Kaju wywiad z doktor habilitowaną Lucją Marek, która analizowała przypadek po przypadku na podstawie źródeł, no to ja nie słyszałam, żeby ktokolwiek z tych autorów pomówień i tych paszkwili był ochotny do podejmowania polemiki. No, więc to, oni brnęli to dalej. No więc właśnie, więc to jest i niestety najgorsze w tym wszystkim jest to, i to tu jest problem, no, i trzeba się zastanowić, jak sobie z tym poradzić, że mamy te tak zwane bańki teraz społeczne, prawda? I są tylko ludzie, którzy oglądają TVN. I to nie dlatego, że są powiedzmy złymi ludźmi, prawda? Tylko dlatego, no, że mają taki światopogląd i uznają, że ta stacja mówi całą prawdę, całą dobę. No i co zrobić z takimi ludźmi, którzy wychodzą z obrazem świata kompletnie innym niż ci, którzy oglądają inne media? Tak, właśnie no, tego dotyczyło to pytanie. No właśnie, ja szczerze powiedziawszy, nie wiem. Znaczy jest tylko, bo my mamy ograniczone środki i my zresztą zapraszaliśmy na marsz wszystkich. Wystosowaliśmy nawet różne listy, jakby do środowisk, z którymi tak na co dzień nie mamy kontaktu. Wydawałoby się, że o zbieżnym światopoglądzie, ale jakoś nie widziałam, żeby zareagowały pozytywnie na nasze zaproszenie. Więc my, wbrew temu, co się opowiada o nas, jesteśmy naprawdę kontaktowi i chętni
do rozmów i do przyjmowania. Ale to właśnie ta druga strona jest kojarzona z tolerancją, no właśnie o to chodzi, z otwartością. Ale nie dla wrogów tolerancji. Tak. Kiedyś profesor Jedlicki napisał w Gazecie Wyborczej taki artykuł, pamiętam, na stronie tytułowej, nie ma tolerancji dla nietolerancyjnych. No i w związku z tym jakby sprawa jasna. Więc po prostu, no ja nie wiem, bo my się zastanawiamy, jak to zrobić, jak dotrzeć do ludzi. Mieliśmy nadzieję, że ten marsz to pokaże, bo z jednej strony to jest kwestia ewangelizacji i w ogóle takich, że tak powiem, prawdy i tych ważnych rzeczy duchowych, no ale z drugiej strony jest to też w tej chwili takie zadanie, które spoczywa na nas, jako na społeczeństwie, żebyśmy starali się znaleźć jakieś punkty wspólne i żeby ten podział potworny, który się po katastrofie smoleńskiej, zamachu smoleńskim stworzył, no się nie pogłębiał, tylko żeby przynajmniej no, w kwestiach na przykład dobra ojczyzny czy dobra narodu można było gdzieś się spotkać. No, na razie nie idzie to zbyt dobrze. Tak, ja myślę, że szansą jest właśnie to, ty powiedziałeś punkty wspólne, ja używam sformułowania pole wspólne, to znaczy są takie pola, to znaczy z różnymi środowiskami są pola wspólne, bo nagle się okazuje, że w jakiejś sprawie, w której politycznie inna partia, wrogowie i tak dalej, nagle się okazuje, że w sprawie dotyczącej konkretnego elementu życia, wychowania dzieci, czy takiej rzeczywistości codziennej, nagle mamy te same poglądy. Kodeksu drogowego. Myślę, że ostatnie 3 lata pokazały też, że te podziały nie są do końca jasne, że nieraz sojusznicy są tam, gdzie one są, byśmy tak, się ich nie spodziewali. Tak, i moim zdaniem szukanie sprzymierzeńców w konkretnych sprawach, bo jeśli Ojciec Święty mówi o... Znaczy, ja na przykład mam przyjaciółkę o przekonaniach lewicowych. Przyjaciółkę to za dużo, ale no... Bardzo uczciwa, szanowana osoba o przekonaniach lewicowych jest za aborcją. I ja jestem przeciw aborcji. Ale ona ma takie stanowisko, no wiesz co, no jak ty uznajesz, że to jest człowiek, no to ja rozumiem, że ty jesteś przeciw aborcji. Ja nie uznaję, że to jest człowiek. Ja uznaję, że to jest człowiek od pewnego momentu. I wnioski same później... Ale wnioski z tego płyną takie, no przecież aborcja bierze się stąd, z niewiedzy, medycyny, ponieważ medycyna kilkadziesiąt lat temu sądziła, że to jest jakaś kijanka czy coś takiego, zanim się stanie człowiekiem. A potem zobaczyliśmy USG, zobaczyliśmy, że to jest człowiek. Nawet ja teraz mówię o tych, którzy mieli wątpliwości takie, no nie takie jak my, ale i zobaczyliśmy, że jego serce bije, prawda? I coraz więcej ta wiedza dociera do ludzi. I ci, którzy są twardo za aborcją, nagle zaczynają sobie zdawać sprawę, są tacy, zaczynają sobie zdawać sprawę, no ale ja... To właściwie ja muszę się wyrzec swoich przekonań dotychczasowych, prawda? I uświadamianie takich bardzo prostych rzeczy, jak na przykład to, że po aborcji następne dziecko rodzi się w miejscu, którego jego brat starszy został zamordowany. I to nawet chemicznie może mieć pewne powiedziałbym, uwarunkowania dla przyszłej ciąży, przyszłego dziecka. Więc... Nauka jest także tu sprzymierzeńcem wiedza, znajdowanie pola wspólnego. Myślę, to podsumowaniem tego wątku będą słowa z encykliki Ojca Świętego, Fides et Ratio, że wiara i rozum są jak dwa skrzydła, które wznoszą człowieka ku kontemplacji prawdy. Pytanie na koniec. Szanowni Państwo, będą kolejne marsze papieskie? Czy zamierzają Państwo też współpracować z tymi organizatorami poszczególnych marszów tak, w innych miastach? Myśleliśmy o tym, żeby zrobić takie chociażby spotkanie podsumowujące. Wymienić doświadczenia. A co z tego się narodzi, to Pan Bóg wie. Zobaczymy. Życzymy powodzenia i sukcesów w tym, bo myślę, że... I zapraszamy tak. Oczywiście, bo myślę, że inicjatywa zacna, warto przypominać dzieła Jana Pawła II, warto przypominać jego nauczanie, które de facto nie było jego osobistym nauczaniem, ale po prostu przekazywaniem Ewangelii, a on był znakomitym tutaj w cudzysłowie narzędziem w ręku Pana Boga i ogromnym darem dla Polski, dla Polaków, ale też dla całego świata, o czym warto pamiętać. Ja Państwu... Ale jeszcze tylko jedno słowo, znaczy był oczywiście narzędziem w rękach Pana Boga, ale był też wybitnym filozofem, więc to myślę, że w tej narracji kremówkowej szczególnie jest bardzo ważna rzecz, żeby podkreślać, że to nie jest tak zwany festyniarski papież, ale naprawdę głęboki rozum oryginalny i no, fenomenolog, więc tylko tyle. Ale też znakomity
lekarz świata, takiej tak. rzeczywistości, mhm. która tak. tych wszystkich chorób, które mogą nam grozić, jeśli nie będziemy o nich wiedzieli i umieli się z nich przed nimi bronić. I jeszcze... Diagnozę potrafił poprawną. Tak, no i a poza tym jeszcze, co jest też nieprawdopodobne, jak się nad tym zastanowić, dał nam jakby taki, pozwolił nam na oglądanie obrazu cierpienia i tego jego cierpienia do ostatnich momentów swojej choroby, pokazując jakby, co to znaczy nieść krzyż Pana Jezusa. A nie chowając w tej chwili, przecież my za parawanem ustawiamy wszystko, śmierć wyrzucamy ze swojej świadomości, cierpienie wyrzucamy ze swojej świadomości. To był taki nieprawdopodobne w ogóle doświadczenie ewangeliczne, które pozwolił nam obejrzeć na swojej osobie. To jest w ogóle nieprawdopodobne, jak sobie o tym pomyślę. To jeszcze jeden cytat. Trudno być Polakiem, ale co trudne, to i warto, a więc warto być Polakiem. To też słowa Ojca Świętego. Dziękuję Państwu za dzisiejsze Dziękuję. Spotkanie. Dziękujemy. Małgorzata Żaryn oraz Maciej Pawicki, którzy Dziękuję. Współorganizowali ten Marsz Papieski w Warszawie, ale jeszcze raz nacisk kładziemy na współorganizację. Tak, jeszcze raz dziękujemy Państwu za obecność podczas tego marszu, a ja osobiście Państwu dziękuję za obecność na kanale Afirmacja TV. Również zachęcam do odwiedzania portalu afirmacja.info. Tam wiele treści afirmujących życie, afirmujących rodzinę, tradycyjne wartości. Paweł Zdziarski, kłaniam się nisko. Do zobaczenia.